Mroczny klimat, pogoń za nieśmiertelnością i detektywistyczne śledztwo polskie Nobody Wants to Die ma zapewnić tak zwane unikalne doświadczenie narracyjne. O, to była taka gra, moi drodzy, która dostała kilka milionów dofinansowania, która miała unikatowe zrobić rzeczy związane z sztuczną inteligencją na zasadzie prowadzenia dialogu i narracji. Nazywała się, moi drodzy, Inkwizytor. Więc nie wiem, czy to będzie dlatego. Polskie studio Critical Hit Games zapowiedziało dziś osadzoną w mrocznej przyszłości grę detektywistyczną Nobody Wants to Die. Ma ona trafić na PC-ty i konsole jeszcze w tym roku. Nobody Wants to Die będzie debiutancką produkcją polskiego studia Critical Hit Games. Dzisiaj zobaczyliśmy pierwszy trailer tego tytułu i poznaliśmy szczegóły dotyczące miejsca akcji, to jest futurystycznego Nowego Jorku. Gra zadebiutuje w tym roku, ale nie wiemy jeszcze, kiedy konkretnie trafi na PC-ty, Xbox XS oraz PlayStation 5. Dobra, zobaczmy, bo ja tego nie widziałem. Albo widziałem? A może to widziałem? Critical Hit Games, ok? To chyba widziałem trailer? Nie, nie widziałem. Futurystyczny Nowy Jork, 2329 rok. Wódeczka albo whisky raczej. O, fajnie to wygląda. Ten slow motion, ten jest w pełni zanimowany. Ale to trailerek, to wiadomo. Deus Ex? On może manipulować czasem? Patrz, skuta jest jak kajdany. Secrets that poison us. Secrets that rip us apart. Secrets I'm gonna drag into the light. Or they'll drag me to hell. Kurde, intrygujące bardzo. Bardzo ładny trailer jest zrobiony i jakościowo, i tak ogólnie wykonany bardzo dobrze. To ma w ogóle 1 300 000 wyświetleń to ma w 2 tygodnie. To będzie mocno, jakby mocny hype jest na tą grę. Nobody Wants to Die zapowiedziano jako doświadczenie dla jednego gracza ukazane z pierwszoosobowej, czyli FPP. Dobra. Historia będzie toczyła się w 2329 roku, kiedy za odpowiednią sumę pieniędzy można zapewnić sobie nieśmiertelność. Głównym bohaterem gry będzie detektyw James Cara, który potrafi manipulować czasem. Wraz z łącznikową policji Sarą Kai przyjdzie mu prowadzić nieoficjalne śledztwo. Jezu, kto to pisze? Maciej Gawkę, ty już same gafy ty robisz. Zmanipulować czasem, przyjdzie mu nieoficjalne śledztwo w sprawie serii morderstw na wysokim szczeblu. Produkcja jest inspirowana mrocznymi filmami neo-noir. Ma ona poruszać zagadnienia transhumanizmu i nieśmiertelności. Gra powstaje na Unreal Engine 5. To zresztą, nie wiem czy ten po trailerze, ale widać było chyba. Dzięki czemu, jak zaznaczają twórcy, przesunięto granice opowiadania historii, łącząc realistyczną grafikę, unikalne doświadczenie narracyjne, aby zapewnić graczowi nieprzerwaną, wciągającą historię. Są to naprawdę mocne słowa, więc miejmy nadzieję, że... No dobra. Słuchajcie, pierwsze gry na Unrealu 5, które powstają, trzeba traktować z przymrużeniem oka, bo wiecie dobrze, że mimo, że ten Unreal Engine 5 już trochę jest i oni robią, to jeszcze nie powstała na Unrealu 5 jakaś gra, która wszystkich wywala z kapci, nie? W sensie, te wszystkie pokazy, które mieliśmy,
przed powstaniem gier, gdy oni pokazywali możliwości silnika, to były pokazy na zasadzie, kurde, te gry wyglądają jak prawdziwość, ale jeszcze, no wiadomo, żadna gra taka nie powstała, tylko to były takie suche pokazy. Ale my chyba nie chcemy gry na siłę, która wygląda jak prawdziwość. My chcemy grę, żeby miała spójną grafikę. Ta gra może wyglądać nawet jak kreskówka, ale jeżeli będzie ten klimat pasował do tematyki i rozgrywki i będzie to konsekwentną grafiką, a nie, że trochę gra wygląda tak, trochę tak, przerywniki filmowe takie, gra jest taka, to nie potrzeba nam fotorealizmu. Potrzeba nam po prostu dobrej, dobrze wykonanej w odpowiednim stylu. Dobra, no to co? Polska górą, tak? Polska górą? Czekamy. Dokładnie tak. Co to jest? Dodaj sobie do listy, zanim do Gotika przejdziesz. Malbork, Biskupin i Niedzica. Co? We were close now to the wolf's estate. The time had come. Dla Polaków zrobili? We were not out of the fire yet, however. We would be knocking loudly. Oho! Soon you will see what it means to wage real warfare. Just a little further, sir. The keep is up ahead. All hell was about to break loose. Free update coming soon. Newcastle Trail. Polish castles. Polskie zamki, moi drodzy, w twierdzy. Malbork. No, z tym Malborkiem bym nie przesadzał, jeśli chodzi o kolorę cegieł. Biskupin. No, no, dobra. Niedzica, okej. To niezłe polskie zamki. O, tak. Streamerzy z Twitcha atakują. Poczekaj. Valley of the Wolf DLC kosztuje 2,5-3 dolary, ale Spring Update jest za darmo. 30. Polskie zamki do Strongholda. Do tego, do definitywa, tego co myśmy ostatnio przeszli, tak? Całego. Ty, dam łapkę. Sprawdzimy może te zamki, okej. Sprawdzimy może te zamki. Może być.